Siemanko, witam was bardzo serdecznie w 24 odcinku Pulsar Pogrywa na Modach. W tym odcinku zajmiemy się również Uplated Energy Stick, ale pokażę wam parę fajnych trików odnośnie farmy, którą robiliśmy w poprzednim odcinku. Myślę, że zaczniemy sobie od stworzenia fajnego gadżetu, który nazywa się Gravity Gun. Jeszcze nie bawiliśmy się nim w tej serii. Myślę, że w ogóle się nim nie bawiliśmy, ale znalazłem fajny trik na użycie właśnie tego Gravity Guna do naszej farmy gumy, czy plantacji gumy. Także chwila pauzy i za moment wracamy. Okej, kończę robić tą recepturkę. Potrzebny nam tylko jest jeden diament. I mamy Gravity Guna. Czy my potrzebujemy go czymś zasilić, to jeszcze nie wiem. Ale możemy nim łapać moby, jak również przemieszczać bloki. O co chodzi z tym? Nie wiem, jak się jeszcze tym... Widzicie, że prawym klawiszem myszy możemy łapać blok, jak również go stawiać. Całkiem fajny dźwięk jest przy tym. Jak widzicie, tutaj można go tak stawiać, jak również można łapać moby. Ale chciałbym coś innego z tym zrobić. Czy to da się? Da się obrócić. Nie no, zawsze jest w tą stronę, ale to jest nieważne. Chodzi o to, żeby zrobić sobie takie drzewko, które ma same sloty ze sticky resin i nasza farma będzie mogła automatycznie pozyskiwać z tego drzewka, albo w zasadzie z paru takich drzewek, sticky resin. Przez to nasza farma gumy stanie się bardziej efektowna, a zarazem bardziej efektywna. Tak możemy robić. Łapiemy prawym, klikając lewym. Zobaczcie, jak to można z mobami robić. Łapiemy jego mościa. I co, misiu? Wyślemy go do Netheru. Myślę, że bardzo fajne.
Ale na czym my stanęliśmy? Na tworzeniu drzewek ze źródłami sticky resin. O, creeper. Niestety creepera musimy złapać. No tego nie przewidziałem, że wybuchnie. Dobrze nam się farma ustała. Bo byłoby nieciekawie. Dlatego ja się tutaj nie będę bawił, robię chwilę pauzy i spróbujemy sobie zrobić takie właśnie drzewko. Czyli ja się tutaj ogarnę i wracam za moment. Więc jeszcze raz zobaczmy, jak to się dzieje. Sadzimy sobie, może to mnie, posadźmy sobie jedną. Drzewko wyrosło. I zobaczcie, jak to fajnie. O, niziutkie może, tylko żeby miało ten slot chociaż jedny. Więc tak, bierzemy sobie Axe of the Stream, ścinamy te drzewo. Jak wiemy bądź nie, on ścina od czubka. Gravity Gunem łapiemy. Kładziemy sobie w miejscu, w którym chcemy. Jak spojrzymy na ten slot, widzieliście, farma ścięła jak gdyby, albo uzyskała ten sticky resin. On został wciągnięty do systemu i jak zobaczymy, powinniśmy mieć więcej jak 14 sticky resin już w systemie. Także zobaczmy, sticky 22. No nie jest to jakaś tam super liczba, wiadomo, ale lepsze to niż nic. Możecie nim łapać skrzyneczki, na przykład w ten sposób, i przemieszczać sobie gdzie chcecie. I skrzyneczka oczywiście zachowuje swoją zawartość. Nie wiem, jak się odwracało prawym? Nie. Wtedy nie da się ich odwrócić, ale to nie jest najważniejsze. Gdzie byśmy chcieli zrobić swoją produkcję biomasy? Myślę, że może tutaj. I tutaj tanki. No nie wiem jeszcze, ale do tego będzie nam potrzebny fermenter na pewno. Czyli sprawdźmy sobie, jak się go kraftuje. Fermenter. Robi się go w ten sposób. Myślę, że 3 to będzie ilość odpowiednia. 3 to będzie ilość odpowiednia. Okej. Podstawowe składniki zrobione. Recepturka zrobiona. Więc musimy tylko sobie skraftować i wyjąć. Jak widzimy, mamy tutaj sporą ilość saplingów, czyli sadzonek, i ten fermenter będzie mógł je przerabiać przy pomocy fertylizera. Fertylizer robi się z appetite'u. Appetite mamy.
Bodajże recepturka była taka, że tutaj trzeba piasek jeszcze. Czyli zobaczmy, czy mamy sand. Chociaż trochę. I z tego otrzymujemy 8 fertilizer. Więc zróbmy sobie na start. Myślę, że z 2 staki. I to będzie nasz start. Będziemy jeszcze potrzebować bateryjkę wodną. Liquidakty. Tutaj mamy energię, ale liquidaktów też mamy sporo. Czyli dobrze. Redstone'owe kabelki. Możemy je zacząć produkować. Tutaj myślę, że mamy energii dość. Nie, nie mamy energii dość. No. Więc bierzemy się za robotę. Mamy 3 fermentery. Co musimy z nimi zrobić? No musimy gdzieś je postawić. Najlepiej z odstępem jednej kratki. Czyli gdzieś tutaj musimy mieć dostęp do energii, bo mamy tutaj. Musimy mieć dostęp do źródełka wody, no i do kabli EMI. Czyli musimy zrobić bodajże 6 kabli... 6 kabli export bus. Okej, moi drodzy, mamy już zrobione kabelki, więc musimy iść, ale jeszcze tylko jedną rzecz muszę zrobić. Muszę wziąć strzały i paliwo. I węgiel. Za dużo mobów nam tutaj się spawnuje, a nasza linia obrony nie działa. Też jest wyłączona. Ja muszę tutaj zobaczyć, czy mnie tutaj coś nie chce zaatakować. Strzały ma, ale się przydadzą dodatkowe. I nasza linia obrony zaczęła działać. Dlatego musimy... Przydałby nam się tutaj na pewno jakieś okna, ale to zrobimy później. Teraz się zdrzemnijmy. I tak. Musimy zrobić jedno źródełko wody, żeby to wszystko grało. Kotecek. Linia obrony niestety atakuje wszystkie zwierzęta. W tym koty. Koty również. Nie wiem, czy dam radę tak to zrobić, ale zobaczmy. Tak, dam radę. Czyli import bus tutaj. Skierowany. Nie. Jak tutaj jest to podłączone?
Teraz będzie dobrze i tu zrobimy... Tu zrobimy kabel tak, jeden. Aha, i tam. Nie, nie potrzeba tego kabla w ogóle w takim wypadku. Tylko od razu kabel ten. Dokładnie, o to chodzi. Więc ustawmy sobie tak. Kluczem. Wejście do góry. I że tutaj ma stakami brać fertilizer. Tutaj też kabelek. I to samo. Stakami fertilizer. Analogicznie robimy trzecią. Stakami fertilizer. I tak. Postawmy nasze fermentery. Raz. Dwa. Trzy. Teraz potrzebujemy jakieś źródło wody, więc sobie musimy je zrobić. Musimy sobie je zrobić, ale najpierw ułożymy też kabelki. U góry. Zastanawiam się, jak to ma tutaj działać. Tak, więc mamy to już za sobą. Teraz potrzebujemy tutaj ustawić, że to ma pobierać sadzonki. Sadzonki drzew dżunglowych. Mamy ich od groma, ale to się niedługo zmieni. Zobaczycie. Fermenter jeszcze nie ma. Tutaj ustawimy, że ma stakami pobierać sadzonki. Jak nie mamy, to tutaj miały się produkować. Tak, mamy. Likwidakta mamy. Źródełko wody teraz potrzebujemy. Żeby to ładnie hulało. Tak, zrobię to w ten sposób tu. Tu prąd. Jak widzicie, nie jest to tak do końca prosta sprawa.
źródełko wody tutaj. To się później ładnie wszystko pozakrywa, więc nie będzie z tym problemu. Tu już zaczyna pobierać wodę, a ja pójdę się zdrzemnąć tylko, żeby tu się złe rzeczy nie stały. Sobie na chwilę to pozakrywam, te źródełka wody, żeby nic się tutaj mi nie stało. Myślę, że to będzie coś w ten deseń. Ajajajajaj. Laguje jak nie wiem. I to tylko trzeba tu kliknąć. To. Na to. Jak widzicie, zaczyna działać. Zobaczmy, czy fermentery zaczynają pobierać wodę, ale nie może być inaczej. Więc tylko połączyć kabelki razem. Ten pierwszy chyba już jest podłączony, więc tam powinno być... Wydaje mi się, że fertilizer powinien być w środku. Nie. Bo fertilizer nie ma go w systemie, dlatego jak tylko wrzucimy go do plecaka, to zacznie się pojawiać. Ale oprócz tego jeszcze musimy połączyć nasze rury z systemem Aplated, czyli zrobimy to tak. Będziemy mieli kompaktowy system do produkcji. Co jeszcze tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy tutaj... Sadzonki już jak widzimy trafiły, czyli dobrze. Wszystko jest ok. Tylko potrzebujemy fertilizer. Czy to w tamtą stronę też idzie? Idzie. Czyli potrzebujemy tak. 3 razy dźwignię.
Okej. Czyli jak widzimy, system jest zrobiony. Jest prosty, kompaktowy. Ma sadzonki w środku, więc wrzucimy tylko do plecaka dwa staki. Jak widzimy, dlatego nie starczyło, ale zobaczmy jak to produkuje z sadzonek biomas. Widzimy, zbiera się, więc wszystko pięknie, ładnie pracuje. Wszystko ładnie, pięknie pracuje i jeszcze pozostało nam dać likwidakty. O ile je mamy. Jak nie mamy, to gdzie? Tak? Tu? Tu będzie trafiało, tu będzie wychodziło, więc te skrzyneczki przeniosę. I tu będzie tank na biofuel. Tak, więc chwila pauzy i wracamy. Ok, mam wszystko to, co potrzebuję i możemy jechać z produkcją. Dlaczego tu nie ma produkcji? Może prądu? Za mało? No tak. Tutaj nie ma kabelka. Teraz ruszę wszystko pełną parą. Tak jak się spodziewałem. Dobrze, więc potrzebujemy tutaj likwidakty. Tutaj szybko zbudujemy ten tank 3x3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. I damy szkiełko. Szkiełko miało być. No, trzymać kciuki. Tak, tank jest stworzony. I możemy do niego dać Zastanawiacie się pewnie przez sekundę, dlaczego nie leci. Przecież miało lecieć. Ale tutaj trzeba i tutaj też. W zasadzie powinno się wszystko zbierać już w tanku. Tak, istotnie tak jest. Teraz będzie dopiero zabawa.
nasze biomass na biofuel. Także muszę porobić troszeczkę kabelków, wyprodukuję ten steel i zaczniemy przerabiać właśnie ten biomass na biofuel. Więc to zobaczymy za chwilę. Okej, moi drodzy, pokombinowałem trochę, pozmieniałem z tyłu niewiele, ale musiałem tutaj zamienić, że te kabelki łączą się razem. Jak spojrzycie tutaj pod liquiducta, to tutaj biegnie kabel, a biegł wtedy tam, ale musiałem pozmieniać, żeby wyprowadzić tutaj ten kabel redstone'owy. No i co? Teraz musimy zrobić, a w zasadzie podłączyć tego steela. Jak musimy to zrobić? No dobra, pokombinuję jeszcze w inny sposób. Ostatni z możliwych. Teraz powinno działać w zasadzie. Tak mi się wydaje. Tak, leci. Zobaczmy, czy to przerabia. Przerabia, nie przerabia. No jasne, jak widzicie, to tam nie ma tego kabla, dlatego nie ma szans, żeby to działało. Teraz powinno działać bez zarzutu, więc zobaczę i zakrywam. Ok, jestem u góry, no i zobaczcie. Biomass przerabia się na biofuel, który będzie mógł być wyciągany z tej strony za pomocą liquiducta do kolejnego tanka. A biofuel będzie mógł być wykorzystywany do napędzania boilera na liquid do paru innych rzeczy. Ale to już w kolejnym odcinku, myślę. I to, co
Bardzo mi doskwiera to brak automatycznego craftingu, więc w następnym odcinku na pewno zajmiemy się automatycznym craftingiem. A w tym odcinku to już wszystko, także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, pa pa. A jeszcze jedno, moi drodzy. Zobaczcie, przed chwilą tylko spojrzałem, ile mam już sticky resin. I z tej małej tam faremki mieliśmy 22, a na początku jeszcze 14, a teraz już mamy 113. Od początku odcinka przybyło nam 100 sticky resin. Jak wrzucimy to do ekstraktora, to z jednego będziemy mieli 4, także będziemy mieli 400 gumy, czyli już naprawdę nie będzie to zła ilość, a tamta farma cały czas pracuje. Także to tytułem dygresji, pa pa.